Dajcie w podcaście Daj się odkryć. W podcaście, w którym odkryjemy wszystkie tematy związane z łuszczycą. Z tej strony Dominika Jerzewska i Anka Tajkiewicz. Zapraszamy, Zapraszamy na, odcinek. na odcinek. Sponsorem odcinka jest marka Genactive. Producent suplementów i dermokosmetyków na bazie najwyższej jakości Kolostrum bovinum. Kolostrum ma zbawienny wpływ na nasze jelita, doszustrzenia ich barierę, działa prebiotycznie i hamuje procesy zapalne. Kolostrum Genactive to jedyne w Polsce kolostrum o udowodnionym działaniu w badaniach klinicznych, o patentowanej metodzie produkcji, która stosuje metodę liofilizacji, zapewniającą najwyższą bioaktywność składników. Więcej o Kolostrum możecie poczytać na www.genactive.pl. Witajcie w kolejnym odcinku podcastu Daj się odkryć. Dzisiejszym naszym gościem jest Łukasz Juki Matusik, welp <laughs> który choruje na łuszczycę i jest również założycielem fundacji Żyj z Całych Sił. Dzień dobry, witam cześć, serdecznie. Cześć Cześć, cześć dziewczyny, cześć dziewczyny, witam serdecznie. Ciężko było wypowiedzieć, ale się udało. No. <laughs> bo to tak ja jest... mnie Tak, to przedstawienie gości jest generalnie najgorsze, bo chcesz to zrobić jak najlepiej, nie popełnić błędów i żebyśmy nie nagrywali kilka razy. Okej. Okay. <laughs> jak najważniej jestem w stanie to zrozumieć, aczkolwiek przy mnie się nie musicie przejmować, możecie nawet sam Yuki powiedzieć i będzie bardzo dobrze. Będzie git. Tak, tak jak Słuchajcie dziewczyny. No teraz na rozluźnienie pięć szybkich pytań, ale że siedzimy tu już troszeczkę, to jesteśmy bardzo rozluźnieni, no, ale musi być obowiązek obowiązki. tak okay. Dlatego kawa z mlekiem czy bez? Herbata. Odkrywamy ciało czy zakrywamy? Odkrywamy. Witamina D w kapsułkach czy zagraniczne wakacje? Nie ukrywam, że wakacje. Czyli się nie suplementujesz? <grymne> <grymne> su suplementuje i się Czuj, naturalnym słońcem. Powiem ci, że A -a. jak do tej pory tylko y, nasza dietety dietetyczka L Zofia odpowiedziała, odpowiedziała że witamina D w kapsułkach. Wszyscy y -y. inni goście zagraniczne wakacje. Zdecydowanie dietetyczka mm, pewnie z, Myślała, z, 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 wie, wie, wie więcej niż ja, natomiast ja nie ukrywam, że lubię podróżować. Z samych bogatych ludzi tu za, zapraszamy, bo y, witamina D w kapsułkach 30 złotych. Słuchajcie, ale to, to się może wydawać, że, że, że właśnie tak o, o, ostatnio zacząłem na ten temat myśleć i więcej mówić, ponieważ ja uwielbiam podróżować i, i, i często szukam destynacji, gdzie jest dużo słońca ze względu na łuszczycę, ja tak. pomijając, że słońce to słona woda, to jest po prostu, mhm. mówię, taki nasz ciechocinek zawsze, e, po prostu zdrowotnie, aczkolwiek zawsze wybieram, słuchajcie... Em, po pierwsze, to jest losowo i przypadek decyduje o tym, gdzie jestem i gdzie polecę, bo często są to oferty last minute, więc ja de facto za pół darmo latam i jeżdżę, więc naprawdę nie trzeba być bogatym, tylko trzeba po prostu wiedzieć, jak i gdzie szukać tanich ofert. Więc polecam jak najbardziej, żeby w tę stronę się kierować i nie wydawać dużych pieniędzy, bo wtedy przypuśćmy, zamiast jednej wycieczki możecie trzy razy gdzieś polecieć. Prawda to. Dalej. Farmakoterapia czy dieta? Dieta. O. I ostatnie. Brunetki. Blondynki. Dobre serce. O, 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 jakie to piękne. Ależ mi się zrobiło dobrze na sercu. Tak chyba to powinno być, dziewczyny, bo, bo, bo szczerze powiedziawszy, wygląd, jeśli chodzi, przypuśćmy, o naszą przypadłość, mhm. byśmy byli skazani od razu na pożarcie. <chentarz> Dzisiaj, w dzisiejszym świecie też to tak trochę wygląda, który idealizuje piękno, prawda? I Czy w ogóle stawiając chyba na piękno w związku i tylko na warunki zewnętrzne, możemy się bardzo niemile rozczarować? Zdecydowanie mhm. tak, aczkolwiek też nie możemy demonizować, bo znam wiele pięknych kobiet, które są mądre i które naprawdę to mają dobre serce. Takim i Ale... są piękne. Natomiast no, nigdy się nie kierujemy tylko jedną płaszczyzną przy wyborze czegokolwiek w życiu, a szczególnie, jeżeli mamy wybierać. no Nie jestem najlepszym przykładem, bo jestem aktualnie singlem. Ale właśnie chciałem się to zapytać, bo tu wiesz. No... słuchaczki, no, oglądaczki. Jak najbardziej, pozdrawiam serdecznie. Natomiast no, same dziewczyny wiecie, że, że wybierając kogoś, biorąc kogoś na pokład w swoją podróż, bo życie też jest jedną wielką podróżą. To chciałabyś tę podróż spędzić jak najlepiej, jak najmilej. Paulo Coelho kiedyś fajnie napisał w książce Pielgrzym. Tę książkę napisał bodajże podczas swojej podróży: Pielgrzymki do Santiago de Compostela. I tam było napisane, że jeżeli podróżujemy, to albo samemu, albo z bratnią duszą, bo wtedy jesteśmy w stanie doświadczyć jak najwięcej z tej, tej podróży. Więc zdecydowanie to dobre serce jest chyba najważniejsze przy doborze osoby, z którą chcemy podróżować. To jest naprawdę piękne. bardzo piękne, ale to też na przykład. Piękny mi... początek rozmowy. Piękny początek rozmowy i gdzieś taki. Nie będziecie płakać. Nie będziemy, ale to jest coś, co jest mi bardzo bliskie i właśnie tak jak zawsze mówię też o pięknie, które przemija na przykład mój związek, jakby moje małżeństwo. Mój mąż wziął e, osobę zdrową, bez łuszczycy, bez FZS-u i bez wielu innych rzeczy, które po prostu nagle z tymi chorobami mhm. się wywiązały. I posłuchajcie. E, ja nigdy nie byłam, posiadając te wszystkie choroby i posiadając cały czas mojego partnera, męża u boku, nigdy nie byłam tak świetnie osadzona w tym życiu, mimo takich ogromnych zmian, z którymi przyszło się nam zmierzyć. Więc to dobre serce, o którym mówisz, jest najpiękniejszym i rozmowa. Ja nie. bym dodała, i rozmowa bo jeśli się w związku nie rozmawia, to nawet dobre serce czasami sobie nie poradzi zdecydowanie rozmowa, rozmowa jeszcze raz rozmowa nie tylko w związku nawet w normalnym życiu jeżeli z kimś chcemy cokolwiek coś osiągnąć zrobić wspólnie dzisiaj w Polsce mamy straszny podział, ale to ze względu na to, że się nie chcemy słuchać i wydaje mi się, że to właśnie rozmowa byłaby lekarstwem na wszystkie problemy, które dookoła mamy, sam też nie, nie ukrywam byłem kiedyś bardziej butnym człowiekiem i zamkniętym Życie nas doświadcza. No właśnie, mm -hmm. dlatego porozmawiajmy też o. O tym. twoich doświadczeniach, tak? Od I o o ogólnie. Mamy o... tyle czasu? No. <laughs> <laughs> ale to, to w kontekście łuszczycy, tak? Kiedy zachorowałeś i. Tak. Czy wiesz o. o, o... Jakie uczucia ci w ogóle towarzyszyły temu, kiedy się pojawiła choroba? Kiedy to się zaczęło? Jakby. Czy pamiętasz? Słuchajcie, właśnie <laughs> e, tak się złożyło, że wczoraj z dokumentacją swoją miałem dużo do czynienia, bo. <laughs> a, bo a tak się bo... przygotowywałeś do podcastu, <laughs> no, tak? Bo, nie są. Kiedy <laughs> mnie <przygotowywałem> zdiagnozowali. Się, <laughs> słuchajcie, przygotowywałem się do podcastu, a w międzyczasie jeszcze e, powiedziałam to wcześniej wam, że, że pierwszy raz w życiu e, złożyłem dokumenty, będę się starał o stopień niepełnosprawności ze względu na tę chorobę, ale w tych dokumentach doczytam, że moja pierwsza diagnoza była w 2004 roku, więc mamy okrągłą wow. rocznicę, 20 lat Aha. dziewczyny, słuchajcie. A, to, <laughs> to aż są ciarki. Jest co świętować. E, ale starzy jesteśmy. Wiecie, co dla mnie to było straszne uderzenie. E... A ile lat wtedy miałeś, jak się możemy zapytać? Miałem wtedy 17-18 lat. E... Czyli nastolatni wiek. Tak, to było, to było moje liceum, czyli okres, gdzie de facto planujesz swoje, swoje mm. życie, swoją przyszłość. Mm. I, i, I łuszczyca przewartościowała przewartościowała moje życie, ale zmieniła moje plany e, licealne, bo ja zawsze byłem takim sportowcem. E, uprawiałem niemalże każdą dyscyplinę sportu, którą miałem pod ręką. Głównie piłkę nożną, gdzie półzawodowo nawet ją uprawiałem, ale no, uszczyca spowodowała to, że nie widziałem przyszłości ze sportem. Miałem plany pójść na AWF. Nie wiedziałem de facto, to, co będę jeszcze robił po tym AWF, ale takie było moje marzenie wtedy. I mając łuszczycę, czując jak to wszystko swędzi, e, kończyłem mecze po prostu ze spodenkami czerwonymi od krwi, bo to mhm. się przecierało, krwawiłem, to nie było miłe dla mnie, nie było dla, miłe dla chłopaków w szatni. No, coraz mniej widzieli mnie na, na, na boiskach, ja nie widziałem swojej przyszłości ze sportem i, i de facto wpadłem w taką próżnię, niewiedzenia co ze sobą zrobić, nie miałem żadnego planu. Był mały plan, ale to był jakiś substytut, to nie było to marzenie, które, które chciałem i wiele osób starało mi się, mi się pomóc, wyciągnąć mnie na różne sposoby z tego dołka, no bo to jednak człowiek popada w różne nieprzyjemne stany emocjonalne, jednakże no spowodowało to, że moje życie nie było tym życiem, które chciałem, żeby ono było i i przez e, tak naprawdę wiele lat, bo dopiero w 2016 roku otrzymałem pierwsze leczenie biologiczne, które pozwoliło mi de facto nawet zapominać o tej chorobie. Rano się budzisz i. Mhm. kurczę, tej uszczycy nie ma po prostu. Gdyby nie to, że właśnie działam społecznie i, i też staram się pomagać ludziom, to, to samym dzisiaj zapominam o tej chorobie. Ale to był okres, kiedy po prostu wiesz, że może inaczej, chce ci się. Po prostu patrzysz w lustro i chce ci się, bo. Wcześniej patrząc w lustro, nie ukrywam, patrzyłem postać, którą mam tutaj za sobą, akurat na półce czyli bestie z bajki Disneya. Jak się postrzegałeś? Tak się nie postrzega. Tak, czyli tak się łuszczyca czułem. ogólnie od razu tak mocno zaatakowała, czy nie, początkowo miałam, słuchajcie, dziewczyny dwie-trzy kropki na swoim ciele. A I już wtedy m, gdzieś tam przeszkadzało ci to, czy jeszcze nie, do końca? Nie, to, to nie było przeszkadzające mhm. dwie-trzy kropki. To moja mama miała łuszczycę, ona mnie z tym obyła. No, powie... Kolejna osoba czyli z... Kolejna osoba z łóżka. Po... Moja mama, moje mamy brat też miał świętej pamięci, mój wujek a, też chorował na łuszczycę, więc moja mama w ogóle była pierwszą osobą, która postawiła diagnozę. słuchajcie, <grym> 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 Czyli przed dermatologiem. <grym> Tak, zdecydowanie, ale ona wiedziała gdzie po prostu mam się udać później mhm. I, i mój pierwszy dermatolog to był dermatolog z mojej miejscowości. Później e, zacząłem się leczyć w szpitalu na Szaserów, teraz jestem w szpitalu na Wołockiej pacjentem. No, szczęśliwym na szczęście, bo też w tym roku udało mi się zakwalifikować do programu NFZ-owskiego, programu mhm. biologicznego. Do tej pory byłem takim królikiem doświadczanym, poniekąd brałem udział w badaniach klinicznych. Od 2016 roku, aczkolwiek ciągle przy tych badaniach klinicznych, przy lekach biologicznych, no nie ma co się oszukiwać. To jest taki Mercedes wśród leków na łóżczyce, który po prostu pozwala nam normalnie funkcjonować. Mhm. No, szczególnie, jeżeli miałeś właśnie takie stany, tak jak mówisz, no już takiej rezygnacji i nie widziałeś w ogóle jakichś pozytywów, no to ciężko jest, nie? Wiecie, dziewczyny, ja. Ostatnio doszedłem do wniosku, że przez większość swojego życia zakładałem maski, bo zawsze jestem uśmiechnięty, radosny i... Nie pozwalam ludziom dotrzeć do tego mojego wnętrza, gdzie jednak kryje się troszkę tego bólu, e, frustracji poniekąd. To właśnie to też był jeden z atrybutów bestii, prawda? No, był frustratem ze względu na to, że jak wygląda i, i że nie może zdobyć tej prawdziwej miłości, która ma uratować jego życie, prawda? Więc w moim życiu podobnie to troszeczkę wygląda i, i ja zawsze byłem troszeczkę też takim, to jest brzydkie słowo, może pajac, e, ale. Osobą, która starała się zawsze wszystkich rozbawiać, przypodobać, spowodować, że atmosfera jest fajniejsza, rzucić jakiś żart. A czy to była wtedy też ucieczka od samego Ciebie, który siedział tam w środku? No, powiem Wam dziewczynę, że nie wiem, czy ktoś w, przez całe moje życie, mam 37 lat, był w stanie do mnie do, dotrzeć do, do środka. Nie wiem, czy, czy, czy była jakakolwiek osoba w moim życiu, przed którą się w 100% otworzyłem, ze względu na różne sytuacje życiowe. Człowiek czasami łatwiej być obudowanym skorupą. Mm -hmm. niż wypuścić te emocje, bo to są różni ludzie, którzy nas otaczają. Niektórzy wykorzystują też źle a to, co my im powiemy o naszych prawdziwych emocjach, słabościach. Boi się człowiek czasami nawet. Po prostu się boi. A czy uszczyca w pewien sposób pomogła ci zało jakby założyć te wszystkie macki, bo jakby w końcu było coś tak dużego, przed czym zacząłeś się ukrywać? O, oh, na pewno była powodem, gdzie, 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 gdzie te maski m, trwale zostały na, na mojej półce w domu y, i rano wstaję, co dzisiaj robię, a tu idę, dobra, to biorę tę maskę. E, oczywiście <laughs> możemy tak e, żartować. Natomiast uszczyca na pewno była rzeczą. Mm, stanem. Stanem, który pomógł mi dużo rzeczy w życiu też zrozumieć. Um, wierzę, że ona też przypadkowo w moim życiu się nie pojawiła i widocznie musiałem przejść pewną drogę, żeby, żeby być kim, tym, kim jestem dzisiaj. Um, dużo rzeczy zrozumiałem, empatii się dużo nauczyłem, um, pomogłem wielu osobom. Super. Dzisiaj myślę, że ta łuszczyca jest moją poniekąd supermocą, i gdyby nie ona, to też nie byłbym tu, gdzie Tam jestem. Jesteś. Tak, tak jest. właśnie z Anią też um, rozmawiałyśmy o tym, że dla mnie i dla Ani jesteś takim prekursorem, albo jak wcześniej mówiłyśmy jeszcze. Prekursorem? Pionierem, i pionierem. <grym> <grym> tak, <grym> tak i dla nas. Tak, Bo rani, <grym> tak nie wiemy pewnie, kto zaczął w social mediach i jakby gdzie to się wszystko zaczęło, ale, ale obydwie kojarzymy ciebie jako taką pierwszą osobę, która choruje i tą chorobę chcę przekuć w robienie czegoś dla innych. Ja sobie tak nawet pomyślałam, w sumie jak szłam robić swój tatuaż, który nosi słowa łuszczyca nie zarażam, mówię tak, Boże, może on się na mnie obrazi, <sum> bo było to twoje hasło. Jakby pierwszy zacząłeś używać go ze świadomością wypowiedzianych słów, ze, ze świadomością tego znaczenia. Łuszczyca nie zaraża, słuchajcie, uszczyca nie zaraża. No bo, kurwa, przepraszam, rozmawiamy sobie, no uszczyca nie zaraża, ale jakby użyłeś tych dwóch słów jako oręża. Zdecydowanie tak, i do dzisiaj jestem orężem moim, które walczę, że ono nawet ewoluuje, bo już mamy you cannot catch psoriasis i staram się po angielsku. Ja czekajcie, Bo nas oglądają ludzie. ludzie nas z tyłu oglądają. są te napisy Aha, tak, no. I, i, i la psoriasis es no contagiosa prawda? Czyli też kontagiosa. przepraszam, bo to po hiszpańsku, więc Czyli staram już teraz się też na do... międzynarodową skalę? Chciałbym, chciałbym, ze względu na to, że ja jestem taką osobą, która bardzo nie lubi stereotypów. Stereotypy nas ograniczają przede wszystkim i powodują często mylne ocenianie osób, sytuacji, różnych miejsc, i to się ciągnie. Tak samo jest z łuszczycą. Był wielki, ogromny problem, ale między innymi też dzięki Wam ten problem się zmniejsza, bo edukujemy. I zawsze mówiłem, że dużo. Ja sam, przepraszam, byłem małym chłopcem i miałem styczność z łuszczycą, nie wiedziałem, co to jest. Mhm. Podchodziłem do tego strasznie, ostrożnie, prawda? Nie mamy co się dziwić. Jeżeli ktoś nie wie, czym jest łuszczyca, może różnie być, może być różna reakcja na, mm -hmm. na, na temat tej łuszczycy, może różnie do nas podejść. I dlatego to my, osoby chore na łuszczycę, powinniśmy wychodzić i mówić o tej łuszczycy, pokazywać ludziom tę łuszczycę, oswajać ich z tą łuszczycą, tak samo jak, jak jest z niepełnosprawnością, bo to są jeszcze takie tematy tabu. U nas w Polsce. Jesteśmy trochę z tyłu, jeśli chodzi o, o, o sprawy dla osób niepełnosprawnych, uszczyce. Um... W ogóle jesteśmy z tyłu, mówiąc. O jakichkolwiek chorobach i ludzkich ograniczeniach. Poniekąd tak, ale to jest pokłosie tego, pamiętajmy, że my w 90. latach, początkiem lat 90., odzyskaliśmy um, demokrację. Możemy tak powiedzieć. <laughs> czyli lat, mówisz, na, że już trochę lat przed nami. <laughs> tak, natomiast <laughs> słuchajcie, dziewczyny, w tamtym roku byłem, <laughs> e, e, dwa miesiące spędziłem w Stanach Zjednoczonych. E, brałem udział w wymianie, ale szkoliłem się przede wszystkim z tego, jak adoptować osoby niepełnosprawne poprzez sport, jak. E, Adoptować też środowisko, bardziej robić przychylne dla nich. I oni, akurat w 1991 roku, Lex Friedman, człowiek, który, który walczył o, o prawa osób niepełnosprawnych w Stanach Zjednoczonych, wywalczyli je w 1991 roku. Ja właśnie mm -hmm. tak się śmieję, że my w tych latach walczyliśmy o demokrację, więc mamy jeszcze wiele lat do przepracowania, ale mamy przykłady, skąd mamy, mamy przykłady, z których możemy czerpać tę, tę naukę. I musimy zmieniać, dawać coś od siebie. I, I tak jak mówię, jeżeli my tego nie będziemy robić, no to przepraszam, kto za nas to zrobi. Ale wiesz co, patrząc na Stany Zjednoczone i na media zagraniczne, na instagramy zagraniczne, to łuszczyca, yy, świadomość o łuszczycy i, i jakby. Port Osoby, które są propagatorami tego, żeby uświadamiać, jest bardzo porównywalna moim zdaniem do polskiej, czyli prawie żadna. Zdecydowanie, dlatego chciałem wziąć sprawę własne ręce, słuchajcie dziewczyny. Mam nadzieję, że jeszcze w Stanach Zjednoczonych będę miał okazję być. Nawet złożyłem pół roku temu wniosek o, o wizę relokacyjną, żeby mieć możliwość nawet pomieszkania sobie w Stanach Zjednoczonych. Zobaczymy, czy mi się to uda. Um, natomiast to jest jedno z moich marzeń, powiem Wam szczerze, skrytych od wielu lat, żeby jeździć po świecie w koszulkach. Pięknych, które mamy Już trochę to zaczynasz tak. robić, bo wrzucasz zdjęcia właśnie z hasłem, z różnymi osobami. Tak, tylko robię to bardzo na małą skalę, ze względu na to, że to wszystko sam finansuję I, i robię to z własnej kieszeni, tak naprawdę od wielu lat. To stowarzyszenie, które powołałem, to też jest stowarzyszenie, które zostało powołane ze względu na to, ja od razu też chcę powiedzieć, że nie demonizuję, ale są różne fundacje na różny sposób one działają. Chciałem mieć to we własnych rękach po prostu i wiedzieć, że, że to nie, nie, nie będzie dywersyfikacja żadnych pieniędzy, czy też malwersacja, tylko po prostu to będzie działania skierowane w taki sposób, jak, jak bym chciał, żeby to wyglądało. Ale zobacz, Łukasz, jakby ludzie bardzo demonizują fundacje. Mam wrażenie, że u nas, w naszym świecie jest to bardzo źle postrzegane, bo my myślimy, że ludzie, którzy pracują lub tworzą fundacje, zarabiają na tej pomocy. O Jezus Maria! A przecież, jakby to jest normalne i oczywiste, że osoba pracująca w fundacji, tworząca fundację, jakby musi pobierać wynagrodzenie, bo jest to normalna praca na etacie. Osoby, które posiadają fundację, to nie są ludzie, którzy są, mają, nie wiem, żony milionerki, mężów, milionerów, którzy finansują ten cały dochód, żeby oni się mogli bawić. Nie, oni dostają normalne pieniądze za pracę w fundacji. To jest po prostu zwykłe wynagrodzenie. A my cały czas tkwimy w tym, że oni się dorabiają na nas. Spójrzmy chociażby na Jurka Owsiaka i Wielką no Oświatę Pomocy, która jest Wcześniej wielkim o tym dla, Dzisiaj dla, o tym rozmawiałyśmy. Dla, 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 dla pewnych osób. A, że on się dorobił. No nie, Boże drogi, robi tyle... Pobiera pensję, wynagrodzenie. Normalnie koniec kropka. Nie wiem, dziewczyny, czy mogę, ale ostatnio widziałem fajne teksty. Taki na czasie. <grymnie> przeklinać no, mo, będzie, ośmielać? Mogę... Nie, 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 nie. Przeklinać. <grymnie> a, troszkę, Że bro... polityką? Troszeczkę, ale dosłownie jedno zdanie Dobra. to będzie. Słuchajcie, że. Mm, Najwyżej mają Osoby, <grymnie> które mają problem z Jurkiem Owsiakiem i przyjdziemy kiedykolwiek korzystać z respiratorów, to żeby korzystały z respiratorów pana Szumowskiego, a nie Jurka Owsiaka. <grymnie> To bardzo ładne, takie wymowne. No, 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 natomiast rozumiecie, no, jeżeli ktoś robi coś dobrego dla innych, nie, nie możemy demonizować. I to, co powiedziałaś, jeżeli ktoś poświęca całe swoje życie, od rana do wieczora kombinuje, co tutaj zrobić nowego, co zrobić fajnego, jak pozyskać fundusze, no, to to jest jego praca. Oczywiście. A niestety. Ja miałem z tym wielkim problem. Słuchajcie, no bo ja, ja pracowałem na swój sposób i później te pieniądze przeznaczałem na działania e, swoje fundacyjne. Oczywiście kilkukrotnie pomagałem mi pewne osoby, koledzy, jak robiłem zrzutki na koszulkę chociażby, bo to nie będę ukrywał. I bardzo dziękuję tym osobom, oczywiście. Natomiast no, do działań takich globalnych, szerokich, no, nie posiadam funduszy jeszcze. I, I dlatego to tak wygląda, że to ciupnę tu, ciupnę tam, no ale po prostu, kiedy mam więcej pieniędzy, to mogę sobie na to pozwolić. Jeśli nie mam pieniędzy, to jak, jak to niektórzy mówią, o starym polskim powiedzeniem, jak się nie ma miedzi, to się w domu siedzi, więc... Moja babcia byciaż na dupie. No, albo, 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 <laughs> albo, albo i tak. I, i, I tak to wygląda, natomiast no, to jest moje marzenie właśnie, tak jak ja zacząłem mówić, żeby jeździć po świecie, biegać półmaratony w koszulce łuszczyca nie zaraża, you cannot catch czy też jeszcze w innych językach, bo jest jeszcze ich sporo, które warto by było uruchomić, żeby globalnie to hasło zaczęło gryźć, że tak to powiem, i, i żeby ludzi uświadamiać. A nie myślisz, że byłbyś bardziej przekonujący, mając tą Łuszczycy na ciele. Eee. Bo jest to, wydaje mi się, bardzo mocny temat. Też rzecz, z którą się Dominika zmagała i też może rzecz, z którą ja się zmagam, dlatego nie idę jeszcze na biologię, że jakby Łuszczyca nas naznaczyła. Tak, zdecydowanie. Ja jestem w stanie powiedzieć, przepraszam, że no wchodzę nawet. w słowo, natomiast tego nie widać, ale ja Łuszczycę mam. Nie, my to już wiemy, ale... Tego nie widać, ale, ale mnie pokazał. w miejscach bardzo newralgicznych. Wierzymy na słowo. Nie będę pokazywał, żeby wam nie psuć tutaj oglądalności. oglądalności. Chociaż może to by zadziałało w drugą stronę, nie wiadomo. Bo ten internet rządzi się swoimi prawami, Słuchaj, no prawda? Jesteś singlem, to też tak. jeszcze. No, natomiast tak, mam, mam troszeczkę też mam na paznokciach, natomiast wiecie dziewczyny, ja... Mimo leków? Tak, no dopiero dopiero ma. Tak, tak, Dobra. tak. Jestem po dwóch dawkach dopiero, więc zanim, zanim to zagryzie, to, to troszkę, troszkę minie. Ale no. właśnie nie myślisz, że to by było bardziej wymowne? Gdybyś tutaj tak jak ja o... Na sobie pewno. latał. Na Dziewczyny, ja byłem. Chociażby, nie wiem, czy przypominałyście mam nagranie z pytania na śniadania, jak byłem mm -hmm, kilka mm -hmm. lat temu, tam byłem cały w łuszczycy, cała twarz była w łuszczycy, tak, cała Tak, w ogóle jak się wpisze w internet y, łuszczyca, to najczęściej wyskakują twoje zdjęcia. Nie, mi najczęściej wyskakuje y, <laughs> takie wielkie zdjęcie pleców starszego pana. <laughs> no, no, ale ja. ogólnie, ogólnie <laughs> właśnie to, jesteś taką, chyba, wiesz, rozpoznawalną nie. tą osobą no, z łuszczycą. Na, na, natomiast no akurat... Twarz jest, polskiej łuszczycy. No, ukościuki no, ukościuki. Akurat się śmiałem właśnie podczas tej... To to jest taki tytuł, tak, tytuł e, odcinka. Tak, się Człowiek śmiałem. z Dokładnie tak. Podczas tego programu nagrania się śmiałem, że twarz Łuszczycy w Polsce. No bo wtedy tak, zdecydowanie. Pamiętam nawet jak pojawiłem się w telewizji i panie mnie zapraszały do. Na, proszę pana, to zapraszamy, bo pudrujemy panu. Nie, 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 proszę pani. Ja nie chcę żadnego pudru. Mhm. Nie po to przyszedłem, żeby pudrować Łuszczycę, prawda? O I, której masz mówić. Do, o której mam mówić, zdecydowanie. Natomiast, nie wiecie, dziewczyny, moja Łuszczyca jest bardzo silna postać i bez farmakologii bardzo ciężko było mi ją. Utrzymać w ryzach. Ale Masz... wybrałeś dietę. W pytaniu jak e... czy dieta. Tak, no bo też nie ukrywam, że dieta też jest bardzo ważna i jeżeli sobie uświadomimy, że jesteśmy tym, co jemy, to nie jest wcale takie głupie słowo, ponieważ ja wszystko, co wprowadzamy do naszego organizmu, jesz, tak. to, to, to buduje nasz organizm po prostu. I jak sobie to zilustrujemy, to może łatwiej nam to jest przyswoić, że te wszystkie minerały, które dostarczamy, to one później budują strukturę mhm. całego ciała. Prawda? I najgorsze jest to, że ja to widzę po sobie, że nawet jak. Zmieniasz bardzo dużo, bardzo długo czeka się na efekty. Tak. Że te procesy złych nawyków, które szybciej były z Tobą niż... przez całe życie, są szybciej widoczne niż ta Twoja zmiana nawyków żywieniowych, bo ja jakby dwa lata temu zmieniłam wszystko w swoim żywieniu i te efekty idą tak bardzo powoli, że chciałabyś się czasami że tak, poddać. Tak, że czasami chciałabym się poddać, tak? Chciałabym wziąć tego pączka i go zjeść i mieć w dubsku. <laughs> Mówiąc na przykład o pączkach albo o jakichś innych rzeczach, i to jest po prostu takie mega frustrujące. Mm -hmm. A ludzie będą cię punktować tylko za te złe, a nie za te dobre. Ale wróćmy do tego pytania na śniadanie, bo mówię o pytaniu na śniadanie. Że cię chciały przypudrować, ale ty nie chciałeś. Żeby. Tak, nie chciałem, no bo zdecydowanie byłem po to, żeby, żeby pokazać tę łuszczycę. Natomiast e, wracając do tematu, czy bym był bardziej wiarygodny z łuszczycą, zdecydowanie tak. Natomiast ja miałem stany, gdzie miałem 60% ciała pokrytego tą łuszczycą. To mm -hmm. były stany, które nie pozwoliły mi się nad wieczorem położyć na łóżko, żeby zasnąć, bo czułem cały czas ból, swędzenie. I nie... Czyli odczuwałaś dyskomfort Oj, jakby z posiadania pana? To jest planów. bardzo małe słowo. Dyskomfort nie chodzi już na to psychiczny, tylko fizyczny, czyli odczuwanie bólu cały czas. A ja czas. Na w ogóle nie odczuwam, więc mi jest. Jakby bardzo mnie to wzbogaca taka rozmowa, bo wiecie co, jakby my wszyscy, w ogóle chyba każda chorująca osoba patrzy tylko przez pryzmat swojej choroby. Przez pryzmat własnej choroby i ja z, jakby. Ty często my ja, tak jak tak, rozmawiałyśmy z nią, jak ja miałam wakacje, taki nasilony stan, że wiesz, no ja tak samo odczuwałam ból, bo miałam akurat na kolanach najwięcej i na łokciach, czyli w miejscach po prostu zginania, zginania postowania. Tak poranne ćwiczenia, no po prostu musiałam z niektórych rezygnować, jak mieliśmy jakieś na kolanach, bo nie dawałam rady. I swędziało mnie. A, a moje przykład... top max to jest, posłuchajcie, no że jest czerwone. Tak, I a, Ale wiecie, no bo sam, sami dobrze wiemy, my, chorujący, ci, co nie chorują, będą wiedzieć, że ogólnie łuszczycę trzeba personalizować, każdą osobę de facto, to też nie było modne w naszym kraju, jeśli chodzi o system leczenia tak. i dopiero uh -huh. teraz holistyczny sposób leczenia wchodzi w taki patrzenie model, Patrzenie przez pacjenta jako jednego pacjenta i na całość jego różnych chorób, a nie ten ma łuszczycę, ten ma łuszczycę, ten ma damy, wszystkim damy to wszystko, wszystko uh -huh. to samo i na razie. I jest dojść. super, nie wolno tak robić, bo to jest jeden prosty algorytm, nie wolno oceniać całego życia, nie wolno poprzez jeden algorytm w ogóle oceniać, a, a łuszczyca dobrze wiem, że trzeba ją personalizować, bo na jedną osobę Jeden lek zadziała, na drugą on może nie zadziałać. I na szczęście my jesteśmy pod dobrą opieką, super mamy lekarzy, którzy wiedzą, w jaki sposób to działać, ale jest mnóstwo lekarzy cały czas w Polsce, którzy nawet nie wiedzą, że leki biologiczne są notabene. Nie, no my... tak, dlatego wiesz, no my też chcemy w naszym podcaście zapraszać hmm. różne osoby, żeby się pacjenci po prostu dowiadywali o. Tak, bo czasami po prostu ktoś świadomy, osłuchany, który dzięki naszemu podcastowi po prostu poszerzy swój światopogląd, może pójść do tego swojego lekarza w małym miasteczku czy gdziekolwiek indziej i powiedzieć: "Panie doktorze, ja słyszałem to, to, to i to, czy pan jakby się do tego ustosunkuje, czy pan mi może pomóc, czy pan mi poleci kogoś innego?" Jakby to jest chyba właśnie ważne, żeby mówić o tym jak najwięcej, jak najszerzej i z każdego różnego aspektu, no bo teraz słuchajcie, no wiemy, że łuszczyca może bardzo, bardzo boleć i być na olbrzymich połaciach ciała, może nic jej nie być, mimo że jest. I Ale wiemy też, że tak. pomimo tego, że jest mała, to i tak masz stan zapalny i wpływa Dokładnie, na inne choroby i to współistniejące. Bo no to nie, nie jest, jest tylko choroba skóry, tak? Tylko po prostu całego organizmu. Jak mówimy, duszy i ciała. ja prawda? się tak. czuję, jakbyśmy my się uczyły z podcastu na podcast. Mhm. Na zasadzie to jest dla mnie niesamowite, że ja nie pomyślałam o tym, że robię to tak naprawdę też dla siebie, bo rozmowa z każdym naszym gościem nas mega. Słuchajcie, to jest, to jest taka trochę kwintesencja też naszego życia, która, tak jak wcześniej wspomniałam, jest podróżą i każdą osobą, którą podczas tej podróży spotykamy, coś do naszego życia wnosi. Mhm. I czy mi się znajdziemy cokolwiek, co będziemy chcieli się nauczyć od tej osoby, to od nas w sumie de facto zależy, ale każda osoba jest w stanie czegokolwiek nas nauczyć. To jest piękne. Właśnie dlatego kocham podróżować i, i rozmawiać z ludźmi, napotykać ich na swojej drodze, bo każdy naprawdę jest w stanie coś nowego ci do życia wnieść. Nie wiem, nawet jakąś ciekawostkę chociażby, ale już coś, coś tak, nowego wiesz. Ty też dla siebie coś wynosisz. Właśnie chciałam się zapytać pod kątem tego, jak zacząłeś edukować o łuszczycy czy zrobiłeś to przede wszystkim dla siebie czy z chęci takiej czystej pomocy dla innych Wiecie co? Ja jestem osobą idealistą notabene, dlatego jestem biednym człowiekiem. Czyli wierzysz w utopijny świat pełen dobrych ludzi, którzy ze sobą rozmawiają. Niestety, ale tak. I to jest bardzo ciężkie. I tak samo jak jestem bardzo wrażliwą osobą, co może nie widać, bo, bo, bo często zakładam te maski i stawiam bariery między sobą, ale jestem... Ja dzisiaj no, widzę. Jestem, 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 jestem bardzo, bardzo wrażliwy, ale od najmłodszych lat byłem nauczony, że trzeba pomagać osobom i jak miałem już chyba 6 czy 7 lat, moja siostra, która pracowała w węgrowskim oddziale Caritasu, bo y, mam siostrę, która jest też katechetką i ona mnie zabierała na spotkania z dzieci. Ja pochodzę z biednej rodziny, więc y, to wszystko pasowało dla dzieci z biednych rodzin i niepełnosprawnych. Razem mieliśmy takie spotkania w mojej miejscowości Węgrowie. Ja jako 6-7-latek chodziłem bawić się z tymi dziećmi i ja w ogóle nie wiem skąd moja już jaźnia pozwalała mi y, Rozumieć to, że ja idąc, chciałem dawać siebie tym dzieciakom, bo wiedziałem, że te dzieci niepełnosprawne w szkole są eliminowane, gdzieś, prawda, marginesowane. A ja dawałem im szczęście, widząc jak, wiecie, pamiętam na scenę, jak tak jest taka prosta zabawa, że dwa jajka się bierze, jedno jajko masz ty, drugo druga osoba i kto, komu pęknie to jajko, prawda? jak one się cieszyły z takiej... No wielkanocna, taka, do że się stłucze tak, jajkami. Tak, dokładnie, no. wiecie, ja, ja, do, jak dzisiaj pamiętam ten obraz, jak byłem małym chłopcem, ja nie wiem w ogóle, co to z moją pamięcią jest, <laughs> ale, ale mam jakąś dziwną pamięć, bo jest dobra za bardzo, aż powiem, to jest, przeszkadza czasami. Szczególnie podczas imprez. No to, <grymne> natomiast to, to, już, to już wtedy nie wiem, sprawiało mi to po prostu przyjemność, dawanie szczęścia innym osobom. Powiem Wam szczerze, że w ogóle przez pryzmat tego już działania, jako. No to nie było działanie żyć z całych sił. To jest super historia, którą chciałbym się z Wami podzielić, bo popłakałem się po tym, jak zobaczyłem, co się później wydarzyło. Um, był okres, kiedy w swoim życiu um, dzieliłem się, nie dzieliłem się, tylko zajmowałem się rzeczą, którą pokochała cała Polska, czyli sprzedawałem fotowoltaikę. <głos> <głos> I akurat e, wtedy powiem z dziewczyną, e, super dziewczyną, która, e, która jest z, z Małopolski, przeprowadziłem się do myślenic i jeździłem po, po, po górach, e, sprzedawałem tę fotowoltaikę i trafiłem do domu fantastycznych ludzi, którzy zbudowaliśmy taką fajną relację, że ja im powiedziałem, wiecie co, ja wam nic nie sprzedam. <zum> Zamknąłem laptop, powiedziałem, my nie będziemy rozmawiać na temat sprzedaży, tylko widzę, że macie ważniejszy temat, że, który chciałbym z wami podjąć. opowiedzieli mi o swojej znajomej 16 czy 15-letniej e, dziewczynie, która ma ogromny problem z łuszczycą. Mhm. Dziewczyny nigdy nieco widziałem na własne oczy. Ja w ogóle lubię tak działać. Lubię być takim cichym duszkiem, który gdzieś tam z tyłu sobie coś działa, a później się popłacze, bo widzisz, że się udało. E, I mm, Przeprowadziłem tę dziewczynę, dałem jej kontakty, trwało to chyba ze dwa lata, jak wielokrotnie z nią rozmawiałem, bo ona też chciała się poddawać, ale nigdy z nią się nie widziałem. I koniec końców u pani dr Waleckiej ona wylądowała, dostała mhm. leczenie biologiczne, słuchajcie, i do mnie się nie odezwała notabene, ale widziałem wpis na Facebooku, gdzie po prostu napisała, że jej życie się odmieniło, że w końcu znowu jej się chce żyć i mhm. że dostała leczenie biologiczne i że w końcu znowu ma swoje dzieciństwo. Po prostu... Po tym, co napisała, leżąc w łóżku, bo to była pierwsza rzecz, którą te, tego dnia w ogóle odczytałem gdzieś na naszych forach, popłakałem się, po prostu się popłakałem, bo to jest coś pięknego, prawda? Dajesz komuś nowe życie. No, uh -huh. co może być piękniejszego? No, nie wiem, no, jest dużo pięknych rzeczy, no, ale dając komuś sens, dając komuś chęć do życia, coś fantastycznego. Oby więcej takich e, osób, które by chciały pomagać innym. W ogóle twierdzę, że każdego dnia, gdyby każdy z nas zrobił coś, Małego, nawet dla drugiej osoby, ten świat by wyglądał zupełnie inaczej. To pytanie kurczę, dlaczego tak, dlaczego tak ciężko nam to przychodzi? Są, to różne, jest niesamowite. są różne doświadczenia, też byłem wiele razy już bliski temu, żeby po prostu przestać ludziom pomagać i stać się totalnym egoistą, bo ludzie często wykorzystują też tę Twoją pomoc. Ale wiesz prawda? Co, wydaje mi się, że też chyba bardzo dużo nasze myślenie o pomocy, bo jeśli pomagamy oczekując wzajemności, to nigdy nie będziemy zadowoleni. Jeśli pomagamy dla samej jakby przyjemności, pomocy i podzielenia się naszym dobrem, nie oczekując nic w zamian, to wtedy się dzieje magia. Tak, zdecydowanie. Właśnie wtedy się popłaczysz, przypuśćmy, jak czytając hmm? takie fajne rzeczy. W ogóle fajnym kluczem, ja mam taki mały swój klucz, że łatwiej mi jest zaufać ludziom, którzy widzę, że robią dużo dla zwierząt. Bo, hmm. bo to jest bezwarunkowe. No tak. Zwierzak nie jest w stanie ci nic zaoferować, nie, nie przyjdzie ci, nie podziękuje. Nad bombonierki ci nie da, prawda? <grym> no nic no ci tak. nie powie, może cię ewentualnie polizać. Tak, ale, ale widzisz, że ten człowiek po prostu chce pomagać. A zwierzęta notabene te są super, sama dobrze o tym wiesz. Tak, że są ja, fantastyczne posiadaczka czterech psów i wielu kur i gęsi. Tak, ja mam tylko psa i kota i trochę pająków, zapewne gdzieś za szafą. Ja mam jeszcze ja mam w domu dzieci. drewnianym, posłuchajcie, takie robaczki amerykańskie, które się nazywają Stinkback. Jak to naciśniesz, to śmierdzi strasznie chemią. Ale to nic nie robi, to po prostu jest w drewnianych domach, bo to się ochowa przed zimnem. No, ale to takie. No, ale, no, tak, ale, ale możesz zaliczyć, że masz. Tak jak, jak najbardziej, tak. tak. To tak jak porównując do tych moich pajączków, prawda? <laughs> Natomiast zwierzęta te są fantastyczne i, i powiem Wam, że od swojego zwierzaka już dostałem nawet nie chciałem nigdy nic bo, bo ja mam psa którego wyciągnąłem ze schroniska z którym też współpracuję i co miesiąc przekazujemy karmę w Sokowie Podlaskim dla schroniska ja, jako stowarzyszenie i moja bratnia firma, która produkuje karmę dla psów, tak się udało nam zorganizować, że co miesiąc. Super. No oni mają 26 psów, akurat mniej więcej. To jest taka średnia, która się tam kręci. Więc my około 100 kg miesięcznie wysyłamy tam karmę, czasem więcej, nigdy mniej na pewno. Więc, więc staramy się pomagać, ale. To mi pozwoliło zrozumieć zwierzątka i jak bardzo je kocham. Jak dwa lata temu zmarł mój szwagier, bardzo bliski szwagier, który właśnie edukował mnie muzycznie w dużej mierze. I wróciłem do domu, włączyłem sobie utwór, który poleciał na jego pogrzebie, popłakałem się po prostu, usiadłem na łóżko i mój pies dosłownie w dwie sekundy podbiegł i zaczął mi lizać po twarzy. Mm -hmm. Ja mówię: No, nie ma opcji, po prostu to widać, że. Potrafisz bardziej okazać uczucia niż jeden z moich znajomych, czy tam mm. ludzi dookoła mnie. Piękne. Nie ma, nie, ma, nie ma możliwości, żebym kiedykolwiek coś złego powiedział na temat zwierząt, że one nie mają przede wszystkim uczuć, jak to niektórzy mówią, że zwierzęta nie czują, no jak nie czują. Często czują lepiej niż my. Wydaje mi się, wiesz co, tak, że my w ogóle, ludzie, mamy problem z okazywaniem uczuć, takich jak współczucie. Takich jak radość, takich w ogóle, jakby też uczuć, bardzo dużo ukierunkowanych na drugiego człowieka, bo sami w sobie, właśnie na przykład, nie wiem, nosząc różne choroby czy inne rzeczy, nie radzimy sobie z własnymi. Tak, nie wiem, czy to jest pokłosie systemu, o którym zostaliśmy wychowani, bo ten system <laughs> też był trochę taki bezuczuciowy, ma, ma, mam wrażenie. Mm, I jeszcze od... I zwiedzając różne kraje, widzę, że w niektórych krajach to trochę inaczej wygląda. U nas często głupie jest w towarzystwie, nie, nawet w rodzinie, z dziewczyną być i pocałować kogoś, prawda, w policzek, w czoło, gdziekolwiek. W innych krajach, tych, gdzie tego komuny nie było, jakoś łatwiej to przychodzi. Nie wiem, czy to jest uwarunkowane akurat tym. Ja też miałem ogromny problem z okazywaniem uczuć. Wydaje mi się, że to też kwestia po prostu tego, jak nasze życie. Nami kieruje, bo to, co powiedziałem wcześniej, czasami okazywanie uczuć może być odbierane jako słabość, a niektórzy mogą z tego użyć, e, zrobić z tego sobie broń e, przeciwko tobie, prawda? I, i też doświadczałem takich sytuacji w życiu, więc dzisiaj no w ogóle ciężko jest już rozpoznać, kto jest przyjacielem, a kto nie jest przyjacielem, bo jest dużo interesantów wokół, wokół nas w naszym życiu. Ehm, no ale cóż, trzeba to chyba przepracować i na pewno nie, nie pozwolić sobie na zamknięcie swojego serducha na dobro. A czy przez łuszczycę spotkało ci kiedyś właśnie takie. Coś złego, tak? Niemiłego? Od drugiej osoby, że usłyszałeś właśnie, że łuszczyca zaraża, Oczywiście, tak? Nie, dlatego... niejednokrotnie. Różne były rzeczy, począwszy od żartów, przepuśćmy, gdzie. Zawsze się śmiałem, jak miałem tej łuszczycy bardzo dużo i gdzie nie poszedłem, to zostawiałam kawałek siebie, mówiłem. <grym> <grym> Chyba każdy. Tak, zostaje z tobą, słuchaj. <grym> I tak dalej, gdzie, gdzie koledzy mówią, że może bym zaczął ze sobą górzal zabierać, jak gdzieś <grym> jedziemy, wiesz. A takie, ty... takie miłe, ale A, nie do końca. Ale, ale dodanie do zrozumienia, że jednak... <grym> No, nie, nie, nie do końca to pasuje tym osobom. E, nawet do, do tekstów typu: żebym poszedł się wykąpać, e, bo po prostu źle pachnę. A rzeczywiście, po prostu czasami łóżyczka. Łuszczyt... Odmaści wszystkich. albo... Wiecie, jak cygnoliny, mhm. nie cygnoliny pachną, więc mhm. one, one pozostawiają różne zapachy po sobie. Pomijając też, że łuszczyca, jeśli masz jej sporo na sobie w różnych miejscach, ona powoduje też wonie sama w sobie, prawda? Mhm. No bo to jest nadmiar skóry, która gdzieś się gromadzi. Może przygnić, Może... za przeproszeniem. Czy, 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 czy po prostu reakcje zachodzą, które powodują, że ten zapach nie jest najmilszy. I, I tak, doświadczałem. No właśnie to był chyba najmocniejszy taki i się wykąpł po prostu. Usłyszałem prosto w twarz, ktoś mi tak powiedział. co było dla mnie niezrozumiałe. Ale potrafiłeś, nie wiem, obronić się jakoś właśnie mówiąc, że nie o, jeszcze od razu... Nie, przykro mi się po prostu hmm. robiło. I, i, I w ogóle... Wiesz, to było w miejscu, w którym nie zdawałem sobie sprawy, że ktoś może nie mieć świadomości mm -hmm, na temat Uszczycy, bo to było w jednej z redakcji radiowych, przepuśćmy. Gdzie szefowa, która mnie zatrudniała wtedy na staż sama mówiła, że ma łuszczycę i, i fajny mieliśmy, fajną mieliśmy relację, to mam wrażenie, że osoby, które czuły się zagrożone moją osobą, mm -hmm, mm -hmm. robiły wszystko, żeby mnie, mnie, czyli, mi tam przestało się podobać. Czyli czułeś w pewnym spo, jakby w pewien sposób w swoim życiu, czułeś dyskryminację przez posiadanie łuszczycy? Tak, zdecydowanie tak. Nie ukrywam, że, że, że tak. W kilku miejscach pracy nawet miałem zwracane uwagi na to, więc. Tak, mogę śmiało powiedzieć, że tak, więc to tym bardziej też mnie motywowało do tego, żeby zmieniać świadomość społeczną. No właśnie, mhm. chciałam się zapytać, czy to są te tak. rzeczy, które cię pchnęły do tego, żeby, żeby coś zmienić? No tak, impulsowały mnie, no bo, bo, bo ja zawsze, tak jak powiedziałem, lubiłem pomagać i twierdzę, że mnie Bóg zesłał na tę ziemię po to, żeby pomagać innym i i, I tak 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 to na pewno jest i myślę, że to też jest moja misja życiowa. Chyba każdego powinna być, że, że nie możemy tylko o sobie myśleć, tylko patrząc na wokół siebie powinniśmy zastanawiać się, co my możemy dla innych też dobrego zrobić, żeby ich życie było lepsze. Wtedy wszyscy z nas było, mieli, mielibyśmy cały czas lepiej. Ale, ale to tak, tak, takie były impulsy, że cholera jasna, skoro takie rzeczy się dzieją, no to, to trzeba po prostu zmieniać tę świadomość, no bo no bo jest tragedia. Jest tragedia. Jeżeli inne osoby... Ja sobie jestem w stanie poradzić z tym. Jako tako, oczywiście. Ale nie każdy oczywiście. jest tak A, silny, żeby unieść... Ja też nie jestem taki silny. Bo nie pozorem. jesteśmy. No właśnie o to chodzi. Ja też nie jestem taki silny. I gdyby pewnie nie, nie, nie jakieś osoby, które wokół mnie i, i te, te siły energii mi dodają, to, to też pewnie już dawno gdzieś bym był w innym miejscu niż dzisiaj jestem. Albo by mnie nie było na przykład. Natomiast jestem świadom tego, że wiele osób w różnych sytuacjach mogłoby sobie nie poradzić z takimi tekstami, by się zamknęły w domu na całe życie albo nie daj Boże doprowadziły, bo nie ukrywamy, że najgorszą skutkiem ubocznym łuszczycy jest depresja, która czasami mm -hmm. powoduje do tak. ludzi, do, nie oszukujmy, ale ludzie odbierają sobie życie ze względu właśnie na chciałam to. Chciałam się zapytać, czy miałeś myśli samobójcze, które były związane właśnie z łuszczycą? Tak, ta praca, zdarzały się, nie była... ukrywam, że, że, że zdarzały się, były takie etapy w moim życiu, że, że się nie chciało żyć po prostu. Mm, ale... ale sam, ty sam chciałeś sięgnąć po tą pomoc? czy Co cię tak, wiesz, pchnęło, że jednak Udało ci się na te czy leczenie biologiczne? Innym? Czy, nie wiem, twoja mama y, cały weißt czas co, gdzieś ja, tam czuwała nad tym? Leczenie biologiczne to było moim marzeniem od początku mojej choroby, bo ja słyszałem o tym, że leki takowe są, jakieś wlewy, różne mity słyszałem, mhm. będę posłuchać. Ja pierwszy pobyt w szpitalu mój to był rok 2006. Ja wiele razy Czyli leżałem w szpitalu. możemy założyć, że próbowałeś wielu różnych terapii. Oj tak, wszystkie praktycznie. praktycznie mogłem że prawie przeszedłem planszę. Mówisz? Powiedzieć. Nie, no, żartuję oczywiście, ale... Ale jakieś ale... lampy? Lampy były... I, Obie lampy, bo mamy UVB, tak? Tak i, i UVA, i... Żeby, no. o, o, obie te kuracje miałem. Miałem cygnoliną kurację, miałem e, neotigason equoral. E mhm. e, brałem e, były jeszcze jakieś inne leki. A jakieś takie typu zio zioło bardzo bardziej w tym Czyli kontekście. W klimaty holistyczne. Bo rozumiemy, że medycynę tradycyjną wykorzystałeś do każdej malutkiej kropelki w butelce. Dokładnie tak. Na szczęście ta tradycyjna farmakologia też się zmienia i idzie do przodu. Bardzo. Dzięki Bogu. Kiedyś się śmiałem z ludźmi na, 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 na różnych oddziałach rozmawiając i, i twierdziliśmy, że gdyby łuszczyca była chorobą uśmiertelną, to dawno pewnie już by był lek na nią, jakiś bardziej skuteczny. <laughs> Natomiast ze względu na to, że ona nie prowadzi sama w sobie do, do tego, że, 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 że mamy zagrożenie na życie. Na, na, na życia. Mm. To po prostu jakoś jest mniej pieniędzy na, na dermatologię. Kiedyś był taki problem, bo dermatologia jednak była takim troszeczkę gdzieś z, z, z oku. Pamiętajmy, że w ogóle, jak ja zawsze mówię, że ja mam duszę romantyka i, i jestem takim romantykiem, i że troszeczkę za późno na ten świat przyszedłem, bo jednak epoka romantyzmu była wcześniej. E, to z drugiej strony akurat łuszczyca w epoce romantyzmu spowodowałaby to, żebym siedział w stodole przez całe życie, prawda? Bo wtedy w taki sposób ludzi stygmatyzowano od, tak. od, 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 od społeczeństwa wraz z ludźmi chorymi na trąd. Mówi się, że łuszczyca jest trądem. To mi kiedyś powiedzieli, problemu. że mam Strunt, ale widzę, że. Znaczy, przepraszam, po prostu. Ale to, jest... to spowodowało, że Ani jeszcze bardziej. Yy, tak, że ja jeszcze bardziej stwierdziłam się, się pokazywać, w... odkrywać, i jakby mnie to w drugą stronę podziałało. Mhm. Ale wiesz, co powiedziałeś jeszcze w taką fajną rzecz, że gdyby uszczyca była śmiertelna, to jakby na pewno by został wynaleziony na nią lek. A ja mam tutaj takie inne skojarzenie, że jakby gdybyśmy wiedzieli, ile tak naprawdę ludzi choruje. Tych, którzy się ukrywają, siedzą w domach i często nikt nie wie, że mają łuszczycę, bo nie mają jej w jakimś takim super wielkim stopniu, albo tak świetnie ją ukrywają przed sobą, rodziną, przed światem, to znalibyśmy większą skalę tej choroby, która moim zdaniem jest olbrzymia. Jest olbrzymia. I zobaczysz, że jak ja w ogóle zaczynałam chorować, to mówiło się o 1% populacji. Mm -hmm. Później przeszło to na 12 2 Dzisiaj 4 chyba. Że... No już podchodzimy, tak? Ale dwa, to są dwa, trzy, Stare badania, badania znowu. Dokładnie, I, i, ale to co wygląda na to, że ludzie. Znaczy, właśnie to są takie badania, tak jak ty mówisz, że ciężko jest to statystycznie tak dobrze zbadać, bo sporo osób nie chodzi do dermatologa. Nie ma tego udokumentowanego, ludzie że chodzi na... chodzi na. Ludzie się wstydzą, wstydzą ale no, wstydzą. nie tylko sami ludzie chorujący. Ale często Rodziny jest tak, się Rodziny się tak. wstydzą, wstydzą. wstydzą. Słuchaj, tak samo jest z że mój znajomy Marek Dragosz, były trener reprezentacji am futbolu. często używał takich słów, że po prostu dzieci niepełnosprawne zamyka się w szafach. I, I troszeczkę czasami mam wrażenie, że co też jest tak, że ludzie, aj tam, bo co ludzie powiedzą, aj, bo, 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 bo jak to wygląda z no, jednej tak, strony, a z drugiej bo strony. Bo my żyjemy w świecie, przepraszam, że ci wejdę w słowo, że Wie dalej, inny jest gorszy. I jeszcze żyjemy w świecie, który celebruje, gloryfikuje idealizm. I piękno. I, piękno, I piękno, więc... nieskazitelność. I nieskazitelność, dokładnie tak. Więc no, ten świat troszeczkę powoduje, a szczególnie Instagramy, nie Instagramie, no nie mówię o waszych dziewczynach. No, nie, no my jesteśmy działają... tutaj dlatego, żeby uh -huh. się rozpychać, bo, 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 rozpychać uh -huh. i pokazywać normalność. Dokładnie, bo wasze bo, m, działają w tą drugą, pra tak. prawidłową stronę. No, Ale natomiast... ile masz ochoty oglądać, że wszystko u wszystkich jest piękne, idealne? Jak nie jest? I nawet u tych, co pokazują, że że jest, to też mm -hmm. nie jest, bo życie nie jest idealne. Jest. Życie samo w sobie jest. Słucham. Życie samo w sobie o, ja, jest. Przepraszam, że tak się wgryzłem. Tak, ale, ale ja, ja, ja tutaj tą szklankę zapełnię y, do połowy. Masz rację. Na, na, natomiast życie jest wspaniałe. Życie, życie jest, jest fantastyczne. cudem. Ty, tak, dokładnie tak. Tylko, że rzeczy, które napotykamy pod drodze, powodują, nie są idealne, że tak. nie są idealne. I, i no. Cóż, no, my możemy sami po prostu robić wszystko, żeby przynajmniej to nasze życie i, i życie, które nas otacza, było przynajmniej w jakimś stopniu wyidealizowane, w takim, jak my chcemy, no bo każdy z nas też ma inną. Niech hmm. będzie dobre, róbmy je dobre dla no, nas. Dokładnie, natomiast każdy, jeśli powiedzieć, o, żeby wytłumaczył ci, czym jest idealizm, to każda osoba poniekąd użyje innych słów i ma, Oczywiście. I, i ma inne wrażenie, mhm. prawda? Więc no, ile głów, tyle pewnie pomysłów. Natomiast nie bójmy się pokazywać tej łuszczycy, i nie bójmy się wychodzić z tą łuszczycą na podwórko, na, na ulicę, na baseny, tak jak robicie dziewczyny, też e, różne akcje fantastyczne. Ale czasem możecie się, posłuchajcie, miło zaskoczyć, bo może ktoś, ja naprawdę, ja się spotykałam tyle razy już, że ktoś zobaczył moją łuszczycę i mówi tak: O Jezu, moja ciocia ma, moja siostrzenica mm -hmm. ma, moja siostra ma, mój brat ma, mąż mojej szwagierki ma. I ty tak normalnie to pokazujesz, że oni się ukrywają. Ja wiem, posłuchajcie, no bo to nie jest coś, z czym trzeba się kryć. To D jestem ja. Dokładnie tak, to jest część mojej osoby. I tak jak my, nawet mówiliśmy, że wcześniej powiedzieliśmy, że bez tej choroby nie byłoby nas. Nie, nie, bylibyśmy, nie, nie bylibyśmy tutaj. Nie bylibyśmy tutaj, nie opowiadalibyśmy o niej, ale. Ale musimy ją zaakceptować, tę chorobę, że to jest część, część nas wczoraj. Mimo, że ja jedyna siedzę tutaj z plamami. Tak, słuchajcie, notabene jest nawet taki żart wśród osób, mężczyzn chorujących na łuszczycę, że łuszczyca jest najwierniejszą z kobiet, ona nas nie opuści aż do śmierci. Idąc z tym tropem, Łukasz, dlaczego jest tak mało mężczyzn, którzy otwarcie mówią o łuszczyce? Bo ja znam dwóch, trzech. Ciebie? Kamila. Kamila i Kubę, który był uczestnikiem naszej kampanii. I wiem, że na no łuszczyce choruje mąż mojej znajomej nigdy go nie widziałam więc znam trzech czterech mężczyzn może tu chodzi o wrażliwość ja mam wrażenie też że mężczyźni często inaczej postrzegają pewne sprawy niż... albo i słabość może tak też być natomiast czy to jest słabość ja wiem że to nie jest słabość ja to, dla mnie to jest super moc no bo dzięki tej łuszczycy dla ciebie. na pewno że może mężczyźni dużo szans. nie są bardziej tacy otwarci no nie wiem jeszcze jest taki profil na Instagramie teraz łuszczyca to Teraz uszczyca? To tak. też jest chłopak? Tak. Tak, o, tak, tak, tak. Jarek, tak, tak. on, ba on, bardzo, on <gry> bardzo tak holistycznie... Jest Rafał też taki, który, tak, który robi też... Robi karmniki. Dokładnie <grym> tak. Pozdrawiamy serdecznie <grym> i dziękujemy za karmniki. <grym> Więc jest trochę tych mężczyzn, ale. I jest Arek, który przecież napisał książkę. Czyli tak. Jas jest z do, do, Dokładnie. A. Widzisz, zaraz się okaże, że. Tak, ale to ja mówiłam znaczy, o sobie, że na, ja znam historię. No Moim zdaniem ja mam takie wrażenie, że kobiety jednak bardziej dbają zawsze o. O wygląd, o zdrowie i łatwiej to przychodzi po prostu może. Więc... Wiesz, że ja mam dużo kobiet, które do mnie piszą, że one nie chorują, ale ich partner choruje. Yy, I one tak dla tego partnera chciałyby właśnie jakiś porad albo. Słuchajcie, każda z moich dziewcząt, które miałem, każda była fantastyczna, i każda też. Chciała zrobić wszystko co w jej mocy, żeby mi pomóc z tą chorobą, więc zdecydowanie to potwierdza się mhm. Twoje słowa. A więc mam wrażenie, że po prostu kobiety mają taki instynkt po prostu ku temu, żeby dbać o to zdrowie i, i, i poniekąd też o wygląd. Mam wrażenie też, często mówiłem, że facet to wiecie, rano wstanie przed lustrem. Rzuci sobie włosem na prawo i pójdzie, tak? A kobieta jednak bardziej dba o, 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 o to wszystko. i dla Żeby faceta, zęby umył, to będzie dobrze. To już jest plus, prawda? Ja niestety uważam, że faceci skar... mają po prostu łatwiej, bo wy cokolwiek na siebie zazwyczaj nie założycie, dobrze wyglądacie. Z włosami nic nie musicie robić, bo dobrze wyglądacie. Umyjacie zęby, ładnie się wypachnicie, możecie iść. A my przez ten cały y, oklejony stereotypami świat, to musimy się mocno natrudzić, żeby sobie poradzić ze własnym odbiciem, bo jesteśmy bardziej. Tym wszystkim tak mm -hmm. no, uwodzone. Trzeba, trzeba po prostu o, szukać środowisk normalnych mężczyzn, dla których wręcz przeciwne, bo, 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 bo dla mnie to jest trochę oszukaństwo, jak, jak się bardzo mocno malujemy i, 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 i zmieniamy troszeczkę swój wygląd. Notabene, myślę, że to może być, Kuntury, nawet, podstawa twa, do że może to być nawet podstawa do rozwodu. rozwodu tak, tak. <noise> Jak na wieczór tak, rano trochę inaczej. <noise> Zdecydowanie. Morning after, taki. <noise> tak. no to, reality check. <noise> dokładnie tak. I później się okazuje, że to życie nie jest takie piękne. Natomiast oczywiście, <głos> <głos> żarty na bok. Wydaje mi się, że kobiety po prostu mają większy ten zmysł piękna w sobie jeśli chodzi o dbanie o siebie i stąd zapewne im też bardziej zależy o tym na tym żeby o tym bo mówić w ogóle i na przykład ja jak organizuję różne spotkania i wyjazdy tak się utarło że one są głównie dla kobiet Nieprawda. bo, bo nie że znaczy, żaden Nie no bo właściwie, ja robię otwarte spotkania ale i tak zgłaszają się tylko same kobiety i Kamil mi tylko zarzuca że znowu same kobiety znowu tylko ja Tak przepraszam do Dominika bo ja wiele razy też mnie zapraszałaś nawet się mm. anonsowałem, że będę po czym później wychodziło że praca mi wypadała w weekendy, więc widzisz, praca. teraz zmieniłem troszeczkę praca. zmieniłem trochę swoje życie. Tak, no bo jednak weekendy często u mnie były pracowite, bo, bo, bo od lubię. wielu lat zajmowałem się graniem imprez, prowadzeniem imprez. W ogóle praca z mikrofonem, z muzyką na scenie, no to, to moje całe ostatnie ponad 20 lat i chciałam troszeczkę to życie też zmienić, bardziej się skupić na własnym zdrowiu i właśnie próbować swoją chorobę w naturalny sposób bardziej okiełznać. znać. Ta Był taki moment, ja widziałam prostu... właśnie chyba, że jak skończyłeś jedno to leczenie biologiczne, ba... mówisz, że byłeś na badaniach, tak? Tak, Czy... to były badania kliniczne. Tak. To... I gdzieś tam wrzucałeś na Instagrama, że teraz bardziej tak chcesz zadbać o siebie. Tak, tak, ale no, jednak moje życie też potoczyło się inaczej niż chciałem, no, nie, zawsze się jakoś inaczej tączy, niż chciałbym. E, może czas e, zmienić po prostu życie, żeby wyglądało tak, jakbym chciał. I, i stwierdziłem, że, 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 że między innymi granie, bo wiecie, jakbym młodym chłopakiem, ja potrafiłem grać 3-4 noce z rzędu, Mnie przesyp, nie, nie przesypiać mhm. ich. A Właściwie. Później zegar biologiczny nam się jednak rozstraja. I teraz, przepuśćmy, jak gram imprezy dwa dni, e, czy też nawet jeden w tygodniu, gdzie zarywam noc, to ten zegar biologiczny z dnia a na dzień lubi ustawi. sen. Lubi, jak się wysypiamy. Musimy o tym pamiętać. Mm, bo się regenerujemy wtedy. Tak, dokładnie. Odcinamy się od stresorów. Dokładnie, tak. I trzeba o tym pamiętać. I dlatego Bardzo też... dbać o higienę snu w ogóle, a tego często nie robimy. Ale dużo ludzi nie jest świadomych tego, że trzeba dbać o Higienę, stąd, że Bo trzeba, trzeba szukać co w internecie. Znaczy widzisz, trzeba słuchać, a, trzeba słuchać mądrych ludzi, a nie tych, którzy mówią ci, że a, 150% normy wyrób. Mam wrażenie, że to po prostu są ludzie napiętnowani mentalnością sprzed 1989 roku. A, więc, Ale ty <laughs> masz do tej komuny, jakieś <laughs> negatywne stosunek. Mam, przepraszam, mam. oficjalnie mam i śmiało o tym mówię, że mam. Jestem kapitalistą, jestem mhm. dzieckiem wychowanym w demokracji i chciałbym jak najdłużej w demokracji żyć. I mam nadzieję, że. Będzie nam to dane. Teraz nam się chyba uda przywrócić. Eee, we'll see. Znowu te na tematy polityczne. Tak, słuchajcie, no, mm. tak. Ja za ostatniej władzy też doświadczyłem bardzo dużo przykrych rzeczy, więc mm, mam nadzieję, że, że w końcu będzie normalnie. Dobrze, to poczekaj, ja, poczekaj, poczekaj, bo teraz może tak. bo ja, ja nie wiem, co chcesz zapytać, a ja się chcę coś zapytać. A co chcesz się zapytać? No bo Łukasz, słuchając ciebie, naprawdę ja widzę po tobie, że bardzo dużo zmian zaszło w twojej głowie, w twoim myśleniu o postrzeganiu świata. I czy po prostu sam do tego doszedłeś, wyciągając wnioski, nie wiem, czytając jakieś książki, czy sięgałeś też po pomoc... U psychologa. Psychologa, psychiatry? Trzykrotnie w życiu byłem u psychologa. Mamy naszą wspólną znajomą psycholog, prawda? A, tak, tak, panią Agnieszkę. Dokładnie. Też pozdrawiamy. Natomiast z panią Agnieszką, byłem u niej raz na małej sesji podczas jednej z A, Znaczy tak pod kątem łuszczycy, bo ona chyba tak bardziej dermatolog, dokładnie. tak chyba się nazywa na Instagramach, prawda? Natomiast nie wchodziłem z nią w bliższe relacje psycho, bo za bardzo poczułem, że ją znam i dlatego stwierdziłem, tak, że nie otworzę tak, się przed nią tak, tak. Jak, 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 jak bym chciał. A będąc u innych psychologów, nie chcę obrażać nikogo, ale nie czułem się, że ci psych, psycholodzy chcą mi pomóc. Miałem wrażenie, że ja mogę im bardziej pomóc po, po wyjściu, z, po, po sesjach. Może to brzmi, ale po prostu nie czułem. Nie no, pewnie ja też byłam wiele razy, ale to bardziej też jako nastolatka, gdzie tam miałam inne problemy i rodzice mnie stricte wysyłali. To te terapie w ogóle nie przynosiły efektu, bo ja też nie wiedziałam de facto po co ja tam idę. tak? Ja się czułam cały czas jak na jakimś przesłuchaniu i dopiero teraz udało mi się trafić na taką terapeutkę, gdzie po ja już po pierwszym spotkaniu wiedziałam, że to jest po prostu odpowiednia osoba, no ale też taką metodą prób i błędów, tak ale musiałam trochę pochodzić. Nawiązanie do tego znowu, co mówiła Profesor Walecka, że. A nie, w każdym nie, bo to jest. Ale słuchajcie, nie, bo. Profesor Walecki, Tam... pozdrawiamy. Profesor. Pozdrawiamy, panią profesor. <laughs> e, jakby w podcaście z panią profesor padło tak wiele mądrych rzeczy. Na przykład, że no jak jeden dermatolog, pani profesor to mówiła, porównywała, tego, porównywała to do fryzjera, do kosmetyczki do mańki nie pasuje nam jedna. Idziemy dalej. Nie pasuje ten, idziemy dalej. Ale nie rezygnujemy jakby z, wa, z, jakby z możliwości walki o swoje zdrowie, czy też zdrowie psychiczne i nawet czasami jak przyjdzie nam przerobić z 10 tych psychologów, to ten 10 Ale też nie może... każdy właśnie dlatego tak, chciałam to Tak, tak, ale wiecie, no, z perspektywy tutaj ja, pani doktor Walecka, którą też serdecznie pozdrawiam, <laughs> jest super kobietą, super lekarzem, no. To jest po prostu szatan, nie człowiek, <laughs> jeśli chodzi o dermatologię. Zawsze proszę, zawsze proszeniem, więc za, zawsze miło się usłyszałem. Poza tym posiada niesamowitą wiedzę, prawda? Natomiast one zapewne mówią, jak to w kontekście łuszczycy. Tak, żeby mhm. po prostu nie zdrażać się, no bo umówmy się, no bardzo często się zdrażamy, trafimy na tego dermatologa, no nic nam dobrego nie robi, nie ma między nami flow, no to zarzucamy leczenie. Ja tak miałam bardzo wiele razy, zarzucamy leczenie i nara, a tutaj jednak trzeba szukać. Zdecydowanie tak. Podobne zapewne może być z psychologiem. Natomiast no. ja stwierdziłem po tych kilku razach, że no, no, nie ma opcji, żebym... Nie, nie ma opcji, muszę sam sobie poradzić. A to też prawda? fajnie, że spróbowałeś i zobaczyłeś, tak? Nie od razu... Hmm. Wyciągnąłeś my my, wnioski, że ja nie potrzebuję, nie idę, nie, tylko... Nie, ja, ja, wie, ja wiem o tym, że ja potrzebowałbym nawet i dzisiaj. szczerze powiedziałem, że mam wrażenie, że w dzisiejszym świecie każdemu z nas by się przydał psycholog. Zdecydowanie. I, i to jest temat tabu jeszcze u nas w Polsce i, i często psycholodzy, psychiatrzy na mi wizyta wizytę to od razu mają cię za wariata, za czubka, nie wiem... za, tylko za przekonanie mam, za... znaczy już już no. mniej, mniej na, ale, ale Ostatnio tak. też ja na Instagramie poruszałam ten temat, że no jednak... Żeby chodzić na tą terapię regularnie, prywatnie, tak, no to, to też musisz mieć kasę, tak? Bo wizyty kosztują od 200 zł w górę, a jak chcesz chodzić regularnie raz w tygodniu, no to miesięcznie 600-800 no zł na samego psychologa. Tak, tak. A... nie oszukujmy się, a poza tym <coughs> też był wielki problem w ostatnich latach, jeśli chodzi o na zdobywanie... Możliwości bycia psychologiem, gdzie to też nie było do końca uregulowane, i de facto każdy mógł takim psychologiem zostać, więc jakoś później tego mm -hmm. lekarza, czy też osoby, która świadczy, nie ukrywajmy, poniekąd pewnego rodzaju usługę. No, może być zgoła daleka od tego, co powinniśmy dostać u tej osoby. I wiem, że to akurat w tym roku ma się też zmieniać i mają wejść pewne regulacje, co może tylko być na plus dla, dla wszystkich osób, które potrzebują takiej pomocy. Ja na przykład jestem psychologiem, skończyłam studia, mam magistra, mam specjalizację i bardzo rzadko o sobie mówię, że jestem psychologiem, właśnie ze względu na to, że teraz psychologiem chce się nazywać każdy. Tak, bo, bo wystarczyło zrobić jakiś kurs, tak, prawda? Tak. A, i, I już możesz być psychologiem, a de facto. M, ja tu skończyłam studia na Pradze niedaleko. Jeszcze no, <grym> w języku angielskim. Poświęciłaś bardzo dużą część swojego życia, żeby tym psychologiem Tak, bo po 10, 10 lat studiów. Dokładnie z <grym> z więc widzisz, posiadasz wiedzę, którą powinnaś tak, mieć jako, jako psycholog. Tak. A większość osób, znaczy większość osób, pewne osoby po prostu zdobywały tę. Ułamek wiedzy i stawały się tymi psychologami, po prostu chciały na tym zarabiać. No. I, I tak to wygląda. Ten świat w ogóle troszkę tak jest pozmanierowany, że wiele osób uważa się za kogoś, kim, 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 kim naprawdę nie, nie do końca jest. Wierzcie, zrobi troszeczkę sobie fajnego PR-u, marketingowo ubierze, a wartość sama w sobie nie jest taka za bardzo Widzisz, wysoka. Bo ludzie łapią się tego, co jest ładne, atrakcyjne, ciekawe wizualnie i nie zagłębiamy się za bardzo w szczegóły. Niestety, tak to troszeczkę wygląda, ale poniekąd musimy mieć też i do siebie trochę. Winy, musimy zaglądać w te szczegóły po prostu bardziej. Mm. I, i, I umieć odcedzić to, co ma wartość od tego, co nie do końca. Jezu, czuję, jakbyśmy mogły rozmawiać. Chciała, chciałaś zadać pytanie. Ja tak, już zapomniałam, że chciałam zapytać, ale jakby ja czuję, że ta rozmowa nasza mogłaby trwać i trwać i trwać, bo jest tak to dużo... To wyciągacie te pączki. <laughs> <laughs> nie, wydaje mi się, że będziemy chyba powoli... Tak, ale ja nie że do końca. Że to, y, to pytanie, to, to co to To, tak, to zdecydowanie. A się boję. To jest takie pytanie, które chyba będziemy, jakby zadawały wszystkim osobom, które chorują na łóżczyce, bo chorujesz 20 lat, my też chorujemy swój czas i teraz. Co byś chciał powiedzieć tej osobie, która jest na początku swojej drogi? Czy masz jakąś złotą nawet nie radę? Nie na początku, tylko też która na przykład. Dostała diagnozę dopiero. Albo która żyje już wiele lat, ale nie akceptuje jest, jej, jest na przykład w tym. Stanie, w którym ty byłeś te też kilkadziesiąt, kilkadziesiąt, kilkadziesiąt lat temu. Kilkadziesiąt, czy też kilkanaście albo kilka. Kilkanaście Możemy lat tak temu. powiedzieć. Słuchajcie, Natomiast co ja mogę <laughs> powiedzieć. Yy... Mów do kamery, to teraz będzie z przesłaniem do nich. Słuchajcie, więc mam do Was takie przesłanie, że ja też przechodzę, szedłem szeroką, długą drogę, jeśli chodzi o, o swoją łuszczycę, i byłem w różnych stanach. Jak widzicie, dzisiaj tej łuszczycy po mnie nie widać. Mamy dzisiaj naprawdę super formy leczenia, mamy super lekarzy, do których warto trafić. I nie przejmować się tą łuszczycą, bo jeżeli traficie na dobrego lekarza, to uwierzcie, że o tej łuszczycy jesteście w stanie zapomnieć. Czasami trzeba troszeczkę więcej cierpliwości, bo to może nie być łatwe, ale po prostu uzbrojcie się w siłę, w cierpliwość, słuchajcie właściwych ludzi i zobaczycie, że z uśmiechem na twarzy będziecie zaczynać każdy dzień. Jezu, jakie to piękne słowa. Łukasz, piękne. dziękuję bardzo, ci bardzo ci dziękujemy. za tę rozmowę. Ja się czuję tak. Całą rozmowę się czuję w ogóle wzruszona. Ja, też, ja, też. ja w ogóle myślała, że, że nasza rozmowa pójdzie w innym kierunku, Tak, to nie będzie taka. Ja już myślałem, że się popłaczem na koniec. Ale to, my też miałyśmy tutaj takie stricte pytania, wiesz, o pielęgnacji skóry, o to, o tamto, ale, ale to, to, tu, tu padły te takie piękne słowa, że. Słuchajcie, możemy zrobić kolejny odcinek za kilka miesięcy po prostu i wtedy się skupimy na stricte pielęgnacji skóry, a teraz na tak duchowym podejściu do, do łuszczycy i, i do świata, który nas otacza przy My okazji też. życzymy Ci wszystkiego dobrego, żeby Bardzo. wszystkie Twoje plany i marzenia się spełniły. Tak. Ja dziewczyny Wam również wszystkie co najlepsze i też, żeby Wam się spełniły wszystkie kogo plany. kogo się kogo pozdrawiamy? Na ale też życzymy wszystkim naszym osobom chorującym, prawda? Tak, zdrowia tak. przede wszystkim, słuchajcie, tak jak powiedzieliśmy, nie poddawajcie się w dążeniu po swoją e, zdrowie, o tak trzeba to powiedzieć i po swoje szczęście. Łuszczyca jest tylko takim małym Um, można powiedzieć, super mocą. I Dokładnie. pamiętajcie, Supermocą. że uszczyca nie zaraża. Uszczyca nie zaraża, dajcie się odkryć. Dajcie I, pozdrawiam się wszystkich I pozdrawiamy słuchaczy. <laughs> wszystkich słuchaczy. I do zobaczenia na... gdzieś w trasie, tak? gdzieś na świecie. Dziękujemy Ci, Łukasz, bardzo. Ja też Wam bardzo dziękuję za zaproszenie. Mam nadzieję, że będziemy mieli okazję jeszcze niejednokrotnie <coughs> rozmawiać na. Ten wspaniały temat. Lub coś zrobić razem wspólnie w przyszłości. Zdecydowanie. Słuchajcie, trzymajmy za siebie woś, kciuki w takim bo, razie. nie boś bieg albo Woodstock jeszcze przed nami. Ja nie o. biegam, dajcie spokój. Dobrze, <grym> możesz kibicować. <grym> kibicować <grym> ale można mu Możesz na Woodstock pojechać, o. bo jedziemy. Tam trzeba spać w namiocie. No. Nie, podobno można też teraz z campervanem przyjechać. No wiem, jak sumaj. możemy campervanem, to już skończymy. Słuchajcie, ja ja, 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 ja namawiałam uh, Dagmarę, żeby wybrała się dermabusem. A, to ja tam będę w tym dermabusie jak, dermabus, jak dermabus się pojawi na łóżku, to będziesz to, słuchaj, to, spać w dermabusie. to do, 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 dogadaj się z Dagmarą, to może od razu będziesz miała kącik psychologa. Jeszcze Cześć, okazji, zobacz. Ja mam EUZS. Ja nie wstanę Wam z tej ziemi. Spoko, będziesz leżącym psychologiem. Zrobimy, ugramy to wszystko. Słuchaj, zrobimy, to nie mogą być wiesz, ograniczenia, tylko zróbmy z tych ograniczeń możliwości. I co Zawsze. możemy w jakiś sposób coś ciekawego zrobić. Będziesz leżącym psychologiem na ustopu dla tych, którzy nie Taki mogą ustać. Tak. <laughs> <laughs> Ale wiesz, tam oni nie mogą ustać z innych przyczyn. No, po no, i w końcu zaczynamy się śmiać. Tak, dokładnie. I teraz y, pojawił się klimat, który był przed rozmową, aczkolwiek bardzo Ci dziękujemy za ten klimat Dziękuję na rozmowie, bardzo. bo y, wydaje mi się, że odetchnęliśmy dzisiaj bardzo wielu ważnych, ciężkich tematów i... Potrzebnych. Potrzebnych. Mam Dziękujemy. nadzieję, dziewczyny, że, że pomogłem i wam i pomogłem wielu osobom, które nas oglądały. Trzymajmy kciuki. Przepraszam, że wprowadziliśmy może taką nostalgiczną atmosferę, natomiast obiecuję, że kolejnym razem będziemy rzucać tylko żartami. Do zobaczenia w takim razie. Do zobaczenia, dziękuję. Pa, pa.